utwardziła i utwierdziła księdza Marka w przekonaniu, jak wielka jest potrzeba stworzenia stacjonarnej placówki, gdzie chorzy i ich rodziny otrzymują całodobową pomoc specjalistyczną, leczenia bólu, wsparcie duchowe i psychiczne. Dzięki determinacji i nieustrudzonym działaniom księdza dzisiaj podpisuję umowę na dofinansowanie tejże inwestycji. Pierwszy list intencyjny w sprawie budowy hospicjum stacjonarnego został podpisany przez wójtów i burmistrzów, starostę katowickiego oraz marszałka wójta pomorskiego Mieczysława Struka i posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Lamczyka w dniu 13 sierpnia 2014 roku. Strony deklarowały partycypację we wszystkich kosztach projektu budowy hospicjum wraz z wkładem własnym do projektu unijnego bądź norweskiego. Niestety okazało się później, że szybko minął termin możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych i norweskich. W związku z tym konieczne było podjęcie kolejnych rozmów i poszukiwanie innego źródła finansowania tejże budowy. W 2015 roku samorządy powiatu krakowskiego, nie pozostając obojętne na konieczność wsparcia tej inwestycji, dofinansowały projekt wykonania budowy hospicjum stacjonarnego, który był pierwszym krokiem do urealnienia tej inwestycji. W latach 2016-2018 ksiądz Marek prowadził rozmowy z różnymi instytucjami, szukając funduszy na rozpoczęcie budowy. Otrzymał wiele deklaracji słownych o wsparciu budowy, które ostatecznie nie zostały zrealizowane. W dniu 27 kwietnia 2018 roku przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorcy podpisali akt powołania Komitetu Wsparcia Budowy Hospicjum Stacjonarnego w Kartuzach. Jego członkowie zobowiązali się do podjęcia działań, które pomogą w zebraniu środków na ten cel. W 2018 roku odbyło się kilka spotkań skarbników gminy. Wiadomo, że te prace w ostatnim czasie bardzo intensywnie były prowadzone, aby dzisiejszy dzień doprowadził do tego finiszu i abyśmy też w środę mogli się spotkać na wmurowaniu tego aktu erekcyjnego, na który już dzisiaj tę uroczystość Państwa też zapraszam. To rzeczywiście był długi odcinek drogi do pokonania, ale zawsze szliśmy jakoś do przodu. Ja tutaj jeszcze też chciałbym się odnieść do tego, co powiedział Pan Starosta, jeśli chodzi o Pana Przewodniczącego Rady Powiatu i o Panią Starostę Janinę Kwiecień. Były już w zeszłym roku na jesień takie dni, to wcale nie jest tak, że ja taki byłem nie wiadomo jak zdeterminowany, że ja tak stawiałem głośno pytania, czy to da radę. I to właśnie wtedy Pan Mietek mówił, nie ma tego typu pytań, jest tylko pytanie, kiedy zaczynamy.